witajcie. Wjechałem przed chwilą do Niemiec z Austrii, zatem czas na nowy program. Jadę sobie spokojnie, przed chwilą była kontrola, mnie akurat zatrzymali, czy mi się udało, to znaczy udało, nie udało, no bo tam nic by mi nie zrobili, bo towar jest odpowiednio spięty, przeładowany nie jestem za wysoki, tacho mam czyste, bez wykroczeń, w związku z tym to byłby tylko stracony czas, ale no zawsze jest to jakaś tam, jakże jakiś stresik, czy czasem nie znajdą czegoś na oponie, ale to już firma bierze na siebie odpowiedzialność, ale generalnie nie ma się czego czepić, więc ja przez takie kontrole przejeżdżam spokojnie. Ale nie wszyscy przejeżdżają spokojnie, dlatego że kombinują. A kombinują dlatego, że jakby ich praca czasami tego zmusza. Zmusza pieniądz, albo brak instynktu samozachowawczego, albo jedno i drugie. No bo są różne możliwości, jak firma wynagradza kierowców. Pierwszy, taki najprostszy, to jest płacone od kółka. Czyli firma ma stałe trasy tam i z powrotem. I za dany odcinek zarabia się kwotę X. No i człowiek jedzie jakąś trasę i wie, że tam zarobi 1000, 1200, 1500 zł za to kółko. I tak co tydzień. Druga możliwość zarabiania pieniędzy to jest za dniówki, czyli diety po prostu. Masz płacone diety. To się tam może różnić, polskie, zachodnie, ale generalnie diety i to jest jakaś kwota za dniówkę. Trzeci system, trzeci sposób na zarabianie pieniędzy to jest procent od frachtu, czyli firma płaci za wykonany kurs i z tego dostaje się działkę. Pomiędzy 10 a 12%, tak najczęściej słyszałem o takich wartościach. No i czwarty, chyba najmniej fajny, wręcz nielegalny w Polsce, chyba wszędzie nielegalny w każdym cywilizowanym kraju, mianowicie kilometrówki, czyli płacą za kilometr. Jest to nielegalne, ale są firmy, które do tej pory tak płacą. I może od niej zacznę. Kilometrówki mają to do siebie, że kierowca zarabia tym więcej, im więcej zrobi kilometrów. A to wymusza na nim pewne działania. Musi przejechać jak najwięcej kilometrów, wtedy zarobi jak najwięcej. Czyli jest na załadunku, rozładunku, nie stoi na młotkach, tak jak to należy robić, czyli wykonywać inną pracę. Zgodnie z prawem to jest prawidłowe zaznaczenie tachografu nad tą czynność, tylko robi pauzę po to, żeby po pauzie gonić następne 4,5 godziny. Czyli jechał na przykład 4,5 godziny do załadunku, idealnie mu się udało w 4,5 godziny dojechać na załadunek, potem stoi na załadunku, no tyle ile wyjdzie tam, 45 minut, godzinę, półtorej, ale stoi na pauzie, wypoczywa teoretycznie, bo naprawdę pracuje. I po tych 4,5 godziny wsiada za kółko i leci dalej. Minusy? Znaczy dla niego plusem jest to, że więcej kilometrów zrobi, więc więcej zarobi. Minus? Łamie prawo, bo stoi niezgodnie z tachografem, więc jest to ryzyko z otrzymaniem kary, dlatego że czasami się zdarza, że w dokumentach WZ lub CMR-kach wpisana jest data załadunku i godzina załadunku. I w razie kontroli, jeśli policjant czy jakaś inna służba zobaczy, że na tachografie jest pauza, a w dokumentach w tym czasie powinien być załadunek, no to automatycznie widać, że to jest oszustwo i można otrzymać karę. Następna rzecz to jest to, że on nie jest w stanie się dobrze przygotować do podróży. Nie sprawdzi auta dobrze przed podróżą, nie załaduje go prawidłowo, nie da kątowników, zamiast dać 10 pasów, czy tam 12, da 2 albo 3.
byle szybciej wyjechać, byle więcej kilometrów zrobić. Następny aspekt, zmęczenie. On nie ma kiedy odpocząć, dlatego że on jedzie 4,5 godziny, potem ma załadunek, jeśli pomaga w tym załadunku, to też nie odpoczywa, a potem znowu jedzie, czyli jest 9,5 godziny w trasie, a plus załadunek, czy na przykład jeszcze godzinę, to jest 10 godzin na nogach. No to ma prawo być zmęczony. I potem może dojść do nieszczęścia. Dlatego ten system jest nielegalny. A mówię tu o tym, dlatego że miałem nieprzyjemność stać przed chwilą za ukraińskim Włochem. Znaczy, tablica miała włoskie, ale w środku Ukrainiec siedział. Zatankował na stacji, poszedł zapłacić, wrócił i stoi. Czekam 2 minuty, 3. To jest dużo, jak się czeka, tak? Więc poszedłem do niego, on mówi, jeszcze 12 minut, jeszcze 12 minut. Stary, ty nie kręć pauzy, mówię mu, pauza jest dla ciebie, ty masz wypocząć, zjeść obiad, kurde, a nie pauzować się w czasie tankowania, tak? No i nie odjedzie ci, no bo co, no powinienem, kurczę, zmusić go, no ale nie walczył. On mówi, dam ci papierosa, marzę, ale ja nie palę, nie chcę, nie? No i musiał wykręcić pauzę do końca, znaczy on tak chciał. No, dlatego, że ma płacę za kilometr, płacone za kilometry prawdopodobnie i zasuwa po prostu, chce jak najwięcej zrobić tych kilometrów. Dlatego ten system jest do bani, bo zmusza kierowców do dziwnych zachowań, niezgodnych z prawem, niezgodnych z logiką i z instynktem samozachowawczym. Drugi system, którego również nie polecam, bo uważam, że jest do bani, to jest system, w którym kierowca otrzymuje wynagrodzenie procent od frachtu. No teoretycznie nam się też da zarobić, też zarabiaj, ale masz, załóżmy tam, nie wiem, 10 do 12, masz 11% od frachtu. I teraz twoja wypłata nie zależy od tego, jak ty pracujesz, tylko od tego, jak pracuje twój spedytor. Krótko mówiąc, ma zły dzień, popstrykał się z żoną, źle się czuje, albo jest po prostu kiepskim pracownikiem, boi się, że dostanie burę za to, że nie znalazł dla ciebie frachtu, że się nie postarał, no bo w międzyczasie musiał zagrać w grę polis, a to go absorbowało, więc szybko znaleźć chciał jakąś trasę dla ciebie, więc wziął pierwszą lepszą. Więc jak ten fracht jest słabo płatny, automatycznie kierowca zarabia gorzej. Dlatego jest to do bani, jeśli bym poszedł na rozmowę o pracę i dostał taką propozycję, automatycznie wychodzę, nie kontynuuję rozmowy, bo to jest po prostu dla mnie wyzysk. Tak jak ta kilometrówka. Trzeci system to są kółka. On jest o tyle fajny, że jest bardzo przewidywalny, łatwo wyliczyć swoje wynagrodzenie. Jeśli kwoty za kółka są dobrze policzone i wszystko się zgadza na koncie, to taka firma jak najbardziej. To jest fajna robota, bardzo łatwa, bo są stałe miejsca, bardzo prosta, bo przewidywalna. Zna się trasę, zna się parkingi. To jest robota idealna dla kogoś, kto w ogóle zaczyna pracę w zawodzie. Jest po prostu, to jest chyba najlepszy system dla ludzi, którzy nie chcą za dużo myśleć, tylko po prostu wsiada, zrobi swoje, jedzie i koniec. Tam nie potrzeba spedytora, wystarczy tylko dyspozytor, który porozkłada, ty pojedziesz tu, ty pojedziesz tu, ty pojedziesz tu, koniec. No i czwarty system, równie dobry jak ten, o którym teraz wspomniałem, to są dniówki. Czyli jak jesteśmy w pracy, czy się kółka kręcą, czy nie kręcą, to się zarabia. Czyli jak firma da ciała i nie ma dla ciebie kursu, tak, bo nie jeździsz w kółkach, tylko z giełdy, z różnych umów z podpisanymi kontrahentami, ale może się zdarzyć, że akurat nie ma dla ciebie kółka, musisz stać na przykład 2 dni. No mnie się nie zdarzyło, ale no, może się zdarzyć, że stoi człowiek musiałby stać człowiek 2 dni i czekać na swój załadunek. No to tutaj nie ma problemu, no nie jadę, ale zarabiam. To człowiek sobie pójdzie na spacer i jeszcze mu za to płacą.
I to jest o tyle fajny system. I ten system ma to do siebie, że w przeciwieństwie do kilometrówek jest czas na to, żeby zjeść śniadanie, żeby pojechać tą ilość kilometrów, która jest potrzebna, a nie na wariata. Zatrzymujemy się nie bo na żyletki, nie przewali się tacho, tylko zatrzymujemy się tak, żeby stać w bezpiecznym miejscu, na dobrym parkingu, gdzie jest prysznic porządny, taki jak mamy w domu, gdzie jest wyżywienie odpowiednie, jeśli ktoś chce sobie kupić, gdzie są czyste sanitariaty, gdzie jest Wi-Fi, więc można sobie wybrać parking, który jest dobry, bo 20 minut w TWT nie ma dla nas znaczenia, a jeśli robi się kilometry, no to taki kierowca te 20 minut będzie chciał dociągnąć, żeby w ciągu miesiąca tych 20 minutówek miał mieć więcej, zarobi więcej. A ty? No okej, no po co mam stać i ryzykować, że mi uszkodzą auto, tacho, stać na jakimś dzikusie? Zatrzymujesz się po prostu wcześniej. Masz czas na to, żeby spiąć pasy, żeby przygotować odpowiednio. Masz tacho zawsze czyste. Nie zapłacisz, kary za przewalone tacho, nie zapłacisz kary za źle zamontowany, zabezpieczony towar. No i wydaje się, że tak kupię pieniądze. Rozmawiałem na ten temat z moim kolegą Grzesiem niedawno i powiedział, lepiej skuć jak świnia i pożygać i przewalić te pieniądze na alkohol, niż dać głupio wydać to na mandat. A mandaty za granicą potrafią być całkiem srogie. W związku z tym, zanim pójdziecie do jakiegoś zakładu pracy, do jakiejś nowej firmy, która chciałaby Was zatrudnić, zastanówcie się, czy wynagrodzenie jest dla Was dobre i czy to, w jaki sposób będziecie pracować, sprawi, że będzie Wam się pracowało dobrze, czy w ciągłym napięciu. Także zostawiam Was z przemyśleniami, zostawiam Was z ogromną chęcią do naciśnięcia tam na dole przycisku subskrybuj. Będzie mi z Wami raźniej. I dziękuję za poświęcony czas. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.